Jak walczyć z Słowem Bożym, ze słowem demona? Myślę, że wielu z nas bardzo by pragnęło mieć taką sprawność w walce, jak Pan Jezus choćby na pustyniu z demonem, kiedy Jego Słowu przeciwstawiał Słowo Boże. Ale Ewagriusz przywołuje króla Dawida i mówi, jeżeli Dawid słyszy, kiedy on umrze i przepadnie jego imię, ma już słowo, nie umrę, a będę żył i głosił dzieła Pana. I jeszcze dodaje, trzeba być nieustraszonym wobec przeciwnika. Oczywiście ma na myśli walkę Dawida z Goliatem. Warto przyjrzeć się swojemu sercu. Po pierwsze, czy znam rzeczywiście słowo i umiem używać go w walce, ale też czy jestem nieustraszony wobec tego przeciwnika, który mnie nienawidzi i ciągle mnie nęka.